Szukasz domu bez kredytu? Trafiłeś idealnie. Witaj na Zbuduj sam dom. Dom z paneli SIP pali się jak zapałka. Kolejny mit. Wbrew pozorom, domy z panelisip są niepalne, bo zgodnie z zasadami fizyki, ogień, aby zaistniał, musi mieć tlen. Jeżeli w ścianie jest dokładnie ułożony styropian, to zapewnia on wszystkie szczeliny, zatem ogień nie będzie miał swojej tlenowej pożywki. Drewno konstrukcyjne także jest strugane, więc języki ewentualnego ognia ślizgają się po jego powierzchni, zatem trudniej jest o zapalenie. Spróbuj zapalić na przykład cieniutki kawałek drewna i gruby kawałek, który zapali się szybciej. Wiadomo, że ten cienki. Przewody tak samo instalacji elektrycznej schowane są w specjalnych rurkach PCV, które w razie zwarcia nie topią się, nie palą się i zamykają dopływ tlenu, czyli tłumiąc ogień w zarodku. W w domach z paneli SIP nie robi się standardowych puszek, w których łączą się przewody elektryczne. Wszystkie kabelki połączone są tylko w gniazdkach i włącznikach lub daje się specjalne puszki hermetyczne. Ściany w domach z paneli SIP wyłożone są płytą gipsową. Tą samą płytą okłada się w stalowe konstrukcje w ramach ochrony przed ogniem. Zewnątrz ściana pokryta jest dowolną izolacją, w większości są to, to materiały nierozprzestrzeniające ognia. Ogień zwykle zapuszczamy sami, więc pali się głównie to co znajduje się w budynku, meble, firanki. Chodzi więc o to, aby maksymalnie wydłużyć czas objęcia ogniem całego domu, a w szczególności jego konstrukcji. Można to na przykład porównać, jeżeli założymy sobie alarm, monitoryk w domu i to, że go mamy i że nas nie okradną, wcale o tym nie znaczy. Ale w zdecydowany sposób skracamy złodziejowy czas kradzieży, a sobie minimalizujemy straty. Podsumowując, nie ma rzeczy niepalnych, wszystko jest kwestią czasu i temperatury. Więc nie myślcie, że polisa od zdarzeń losowych jest zbędnym wydatkiem. To samo dotyczy się budynków standardowej technologii. Myślicie, że się nie palą? A z czego zrobiona jest więź badachowa? Przecież nie jest betonu. Po pożarze, nawet domy murowane nie nadają się do zamieszkania, ponieważ mury nagrzewają się do olbrzymich temperatur i podczas gaszenia są gwałtownie ostudzane, a więc różnica jest znikoma. Jeżeli chcecie, żebym nagrał całą serię odnośnie mitów w budownictwie szkieletowym, dajcie łapkę w górę. Oczywiście subskrypcja także jest mile widziana. Pozdrawiam serdecznie wszystkich. Wojtek ze Zbuduj sam dom.